Popatrz, pan Kracy, mamy pociąg. Aha, aha, a tam jest stacja kolejowa. Pociągi mają ten dziwny zwyczaj, że zatrzymują się tylko na stacjach, a stacje mają to do siebie, że stoją i ani drgną. Domyślasz się więc, Klementyno, że to my musimy dobiec do stacji, a nie odwrotnie. Tak, 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 już biegnę, pan Kracy. Tylko nie po torach, Klementyno, no. Przepraszam cię, pan Kracy, ale tak się zasapałam, że przez chwilę mi się wydawało, że jestem lokomotywą, ale już mi się nie wydaje. Jedziemy. Przyczyną tego pośpiechu jest telegram, który żyrafa Klementyna i słoń Pankracy otrzymali kilka filmów temu. Telegram wzywał ich do przybycia na pomoc kozie do Miceli. Obserwujemy już ostatni odcinek podróży, która dotychczas przerywana była nieustannie wypadkami drogowymi, wynikającymi z nieprzestrzegania przepisów drogowych. No ale w poprzednich filmach poznaliśmy przepisy bardzo dokładnie i wszyscy poruszamy się po drogach prawidłowo. Nie, chyba nie wszyscy. Kolego prosiaku, nie wolno przechodzić pod zamkniętym szlabanem. Tak, bardzo źle wychowany prosiak. Nawet nie podziękował. Koziołkowo wysiadać! Pan Kracy to tutaj. Chodź. O ile pamiętam, to Domicela mieszka tutaj niedaleko stacji. Klementyno, popatrz, widziałaś kiedyś taki korek samochodowy? Zaplątałeś się w wełnę. Pan Kracy, zwijaj. Wiesz co, Klementyno? Nie mogę się oprzeć wrażeniu, że ja tę wełnę skądś znam. Popatrz. Na pewno gdzieś już ją widziałem. Droga wolna, można jechać. Dziękujemy. Dodałbym głowę, że ta wełna jest mi skądś znana. No jakżeż, to Domicela Włóczkowa z domu Wełenkowicz. Dziękuję wam, kochani. Witaj, Domicelu, od razu cię poznałem.